Witam serdecznie na spotkaniu z kandydatem na prezydenta miasta Tarnowa, panią Anną Czech. I miałem przyjemność prowadzić wiele konferencji poświęconych tematowi sportu, a ta jest nietypowa, bo spotykamy się w miejscu, gdzie dopiero należy coś zrobić. Spotykamy się pod siedzibą ZKS-u Unia Tarnów. To miasto ma tradycje sportowe, to miasto zasługuje na sport profesjonalny, na sport na wysokim poziomie, a pomijając kwestię zawodowców i sportu kwalifikowanego, to taka profesjonalna, nowoczesna baza sportowa to jest też warunek, żeby młodzież garnęła się do sportu, żebyśmy tutaj w Tarnowie mieli talenty i tak jak rozmawialiśmy tutaj z ekspertami, trzeba młodzież odciągnąć od komputera. Wydaje się, że sport w Tarnowie ma szansę się rozwinąć, bo ma ogromne tradycje, ale potrzebuje strategicznego zarządzania. Dlatego przygotowując program dotyczący sportu, pani Anna Czech współpracowała z ekspertami. Te propozycje, które ma dla Tarnowian, ma dla miasta, zostały przedyskutowane, przeanalizowane z ludźmi, którzy profesjonalnie zajmują się sportem. Tutaj są z nami goście, ludzie, którzy znają się na sporcie, też przedstawiciele dzielnicy Mościce. Ja też swoją skromną osobą będę służył poradą pani Annie. Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest prezentacji programu wyborczego do wyborów na kandydata prezydenta miasta Tarnowa. Jest to program Sport. Witam bardzo serdecznie moich ekspertów, pana Stanisława Majorka, pana Janusza Terleckiego, pana Adama Szklarza, Jerzego Wróbla i Janusza Terleckiego. Przywitałam bardzo serdecznie Kazimierza Żurowskiego, Krzysztofa Solińskiego. I przepraszam bardzo, że spotykamy się tutaj, przepraszam państwa i media zaproszone. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Wprawdzie miało być wewnątrz budynku i trochę wygodniej, ale nie chciałam narażać pana prezesa ZKS Unia Tarnów, z którym wcześniej rozmawiałam na temat spotkania i aby porozmawiać we wnętrzu budynku na temat problemów po pierwsze ZKS Unia, a także w ogóle sportu w Tarnowie. Ale nie chcąc go narazić, postanowiłam spotkać się tutaj. Na szczęście niebo nam sprzyja, jest pięknie, więc porozmawiamy tu w plenerze. Powiem tak, zajmuję się od wielu lat zdrowiem, ale sport to też zdrowie. Dzięki uprawianiu sportu możemy podtrzymać zdrowie. Natomiast w mojej rodzinie też są ogromne tradycje sportowe. Jestem córką kibica, który wprawdzie był kibicem Tarnowi, ale na Unię też przyjeżdżaliśmy i tutaj na stadionie przeżywaliśmy wspaniałe emocje. Wiem, co to znaczy atmosfera w domu sportowa. Tempo i sport to były podstawowe gazety tam i różne okrzyki bojowe kibiców. Tato mój grał w drużynie OZ Tarnów piłkę nożną. Opowiadał mi, jak na przykład po wygranym meczu gonili ich kibice, musieli szybko do pociągu uciekać, żeby nie oberwali. Po prostu niewiele się zmieniło. No, emocje. Ważne jest, żeby emocje, które grają w nas, które emanują z nas, odpowiednio ukierunkować. W kierunku właśnie pozytywnym, bo nie ma nic piękniejszego niż później wzruszający moment, gdy biało-czerwona flaga pnie się wysoko, a wszyscy wkoło, najbardziej nawet bojowi, mają łzy w oczach. I to jest właśnie sedno sportu, tej rywalizacji właśnie takiej pozytywnej, fair. O to chodzi, żebyśmy byli fair. Uczymy się tego w sporcie od dziecka i tego właśnie pragnę, żebyśmy w szkołach od najmłodszych lat krzewili właśnie tą kulturę fizyczną i współzawodnictwo, gry drużynowe, współzawodnictwo honorowe, i po prostu, żeby to potem się przenosiło na nasze życie. Program. Mój program, jeśli chodzi o sport, to jest na przykład budowa stadionu. Długo się nad tym zastanawiałam, ale doszłam do wniosku, że właśnie tak. Tak piękny stadion jak w Krakowie. Dlaczego my w Tarnowie nie możemy takiego stadionu posiadać? Tym bardziej, że może być na przykład zlokalizowany bardzo blisko linii kolejowej, która to gwarantuje dobry dostęp do tego stadionu i będą mogły się tam z powodzeniem odbywać różnego rodzaju właśnie imprezy sportowe.
Jesteśmy w Mościcach, gdzie w określonym okresie czasu, przed wielu laty, powstała baza sportowa, która w tej chwili wygląda fatalnie, po prostu fatalnie. I powinniśmy, przejęło to miasto. Mówiąc szczerze, to też zastanawiałam się, dlaczego do tego doprowadzono. Ale jeśli zakładowy klub sportowy Unia pozostał sam z tak ogromną bazą i w zasadzie ci, którzy mieli wpływ na decyzję zarządu, właściwie pochodzili z zakładów azotowych, a nie było na to środków, aby finansować poszczególne obszary, czy to infrastrukturę, czy inne działalności, to nie było możliwości, żeby po prostu to wszystko bilansować. Stąd, jeśli już miasto w końcu przejęło te obiekty, zresztą za aprobatą Rada Miejska też o tym decydowała, to należy te obiekty po prostu ożywić. Trzeba tutaj zmodernizować i wybudować bazę sportową. Czyli po pierwsze stadion, po drugie remont hali Jaskółka. I to są najważniejsze sprawy, jeśli chodzi o sport tutaj. Natomiast mamy jeszcze halę w Gumniskach, która też niszczeje. Sama wymiana dachu nie pomoże i nie spowoduje, że będzie to nowoczesny obiekt. Tam można z kolei innego rodzaju sporty uprawiać, nie akurat drużynowe, tylko na przykład indywidualne. Mamy jeszcze Marcinkę. No tak, jeśli chodzi o sport już jeśli w całości, to mamy jeszcze Marcinkę, ukochaną naszą górę, która jest miejscem spacerów tarnowian, a także uprawiania sportu. I trzeba tam z powrotem ożywić wyciąg sportowy i zbudować trasy, które będą pozwalały na uprawianie biegów, w tym narciarskich. Skąd na to pieniądze? Skąd na to pieniądze? Pieniądze na to się znajdą. Pieniądze są poszczególne budżety. Są też różnego rodzaju możliwości finansowania zewnętrznego. I z tego na pewno będziemy korzystać. Głównie z finansowania zewnętrznego, a posiłkując się w odpowiednim momencie budżetem miejskim, który zresztą trzeba na razie zaciskać pasa, bo już zostało tak dużo wydane, że na razie trzeba zaciskać pasa, ale przy dokładnej analizie i wykonaniu rankingu potrzeb na pewno pieniądze na sport znajdą się. Jeśli chodzi o ten stadion, to remont czy budowa całkiem nowa? To raczej, to ja powiem tak, że mam tutaj nawet przy sobie po pierwsze raport miasta, a po drugie raport z inwestycji realizowanych w latach od 2007. I jeszcze poprzedni zarząd, poprzedni prezydent Mieczysław Bień zlecił opracowanie projektu budowlanego modernizacji stadionu miejskiego od strony tutaj po prostu tego obiektu. Na to wydaliśmy około 500 tysięcy złotych na ten projekt. On gdzieś jest. Został zlecony w 2006 roku, a w 2007 zakończony. I projekt po prostu leży, więc trzeba zacząć od tego, żeby wyjąć projekt, zorientować się, na ile on przystaje do obecnych naszych oczekiwań, wymagań i możliwości. I wtedy odpowiedzieć sobie właśnie na to pytanie. Ale na pewno tak, albo modernizacja, albo według tego, na pewno modernizacja. Tylko podpowiem jeszcze, że... Tak, proszę podpowiedzieć, stadion, ekspertów poproszę. Ja przecież... Jako pierwszy z ekspertów, tylko króciutko. Stadion Wisły, stadion Krakowi, te obiekty były modernizowane. Tak się je po prostu modernizuje, więc skoro takie plany były, to należy zacząć. Skąd pieniądze? Jest wiele formuł finansowania takich obiektów. Na całym świecie nie kluby sportowe, ale to gminy budują infrastrukturę sportową w postaci stadionów. Oczywiście nie mówimy o 50-tysięcznikach, o wielkich obiektach, które później po olimpiadzie, po mistrzostwach Europy trzeba rozbierać. Dlatego mówimy o w perspektywie paru lat, kiedy Tarnów skróci dystans do Krakowa, do Rzeszowa, będzie autostrada, to stadion nowoczesny, wielofunkcyjny, na którym można rozgrywać i mecze, i zawody żużlowe, i koncerty na 15,5 tysiąca ludzi, czyli trzeciej klasy UEFA, to nie jest naprawdę dużo. Dzisiaj mamy stadion Jaskółki, który ma 18 tysięcy miejsc, tylko to nie jest ten standard, jaki w XXI wieku powinien mieć
obiekt sportowy i finansowanie. Jest wiele formuł, czyli partnerstwo z inwestorami, którzy chcą zainwestować w tym miejscu. Jedno z miast wybudowało stadion przy pomocy inwestora, który przy stadionie wybudował centrum handlowe, więc można różne warianty. Nie rozstrzygamy tego, a poza tym pieniądze są przynajmniej w planach budżetowych. Jeszcze jedno nie powiedziałam, przypominając sobie, bo oczywiście, że Unia, ale i Tarnowia, która, jak powiedziałam, moja rodzina uprawiała sport w ramach klubu Tarnowia i powiem tak, że zostanie wykorzystana szansa w momencie, gdy galeria, pierwsza, która została otwarta, po prostu przybrała sobie nazwę Tarnowia, a powinna zostać w zamian za to, że tą markę sobie bierze, sponsorem klubu Tarnowia. Jestem przekonana, żebym to wynegocjowała, gdybym miała takie możliwości. To jeszcze przed nami. Powinni zostać.